Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ma najwyższą rangę w Kościele, to znaczy rangę uroczystości właśnie. Podkreśla się to w liturgii trzema czytaniami i także tym hymnem, który odmawialiśmy przed chwilą, chwała na wysokości Bogu oraz wyznaniem wiary. Czemu tak? Ponieważ chcemy, Kościół polski, bo tę uroczystość obchodzi Kościół w Polsce, tylko w Polsce i Polacy za granicą. Chcemy podkreślić, jak ważna jest obecność Najświętszej Marii Panny w naszym narodzie, szczególnie właśnie w tym częstochowskim, jasnogórskim wizerunku. Jak bardzo naznaczyła ta obecność nasze dzieje narodowe, ale też i nasze życie osobiste, tak wielu Polaków, naszych królów, królowe, naszych mistrzów sztuki, chociażby jednego z największych naszych poetów. Jan Paweł II w Częstochowie nazwał to miejsce naszą polską Kaną. Dlatego też dziś słyszeliśmy tę Ewangelię o Maryi i Jezusie na weselu w Kanie Galilejskiej. Bo też i nasze dzieje narodowe, i nasze historie osobiste naznaczone są podobnymi sytuacjami, kiedy wszystko na początku rozpoczyna się bardzo radośnie, pięknie, tak jak to zwykle jest na weselach. Ale z czasem przychodzą kryzysy, przychodzą trudności. Okazuje się, że brakuje wina, które w Biblii jest symbolem radości. Kończy się ta radość, można by powiedzieć, i związana z nią nadzieja, ta radość czysto ludzka w naszym życiu osobistym. Swoista radość, można by powiedzieć, hormonalna, biologiczna. Przychodzą lata, o których mówi Pismo Święte, że nie chce ich wspominać. I wtedy właśnie jest rzeczą niesamowicie ważną, aby pojawiła się w naszym życiu Maryja, aby ona tam zawsze była, abyśmy ją zapraszali już do naszej radości, do tych pięknych chwil. Aby potem, gdy taki kryzys nadejdzie, gdy przyjdzie utrata tego, co człowieka cieszy, aby to nasze życie przemieniło się. Jak wiemy, w historii było tak wielokrotnie, w historii naszego narodu. Jednym z takich najmocniejszych momentów był potop szwedzki, kiedy jedynie Jasna Góra się obroniła i stamtąd rozpoczęło się wyzwolenie, nowa radość, lepsza od tej poprzedniej. Dlatego lepsza, ponieważ dana z ręki Pana Boga, dana z ręki Jezusa za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny. Było wiele takich innych momentów, kiedy ten wizerunek jasnogórski chciano zniszczyć, czy usunąć, czy zakazać. Także w wieku XX pamiętamy, kiedy ikonę jasnogórską wędrującą po Polsce uwięziono. Ale i wtedy Maryja wędrowała w pustych ramach. Ja to pamiętam doskonale jako dziecko. Jedno z mocniejszych wspomnień, kiedy do mojej rodzinnej parafii przybyła Maryja w pustych ramach. Jej miejsce na obrazie zajmowały kwiaty, jej miejsce i jej syna. I też ten czas Maryja przemieniła. Przemienił Jezus Chrystus, jej Syn. Ona, która ciągle nas wzywa do tego, aby pełnić Jego wolę. Tak jak ona sama pełniła wolę Ojca Niebieskiego w swoim życiu. Dlatego też mamy tę modlitwę Anioł Pański, która ciągle nam to przypomina. Przypomina nam te punkty fundamentalne i ważniejsze życia Maryi. Zwiastowanie, wcielenie, narodzenie Jezusa Chrystusa,
w modlitwie końcowej Jego śmierci i zmartwychwstanie, abyśmy i my mieli w tym wszystkim udział. Dlatego jest rzeczą tak ważną, aby Maryja i Jezus byli obecni w naszym życiu. To święto, ta uroczystość do tego nas właśnie zaprasza, do tej ufności. Byśmy nigdy nie zapomnieli zapraszać ich do naszego wesela, aby potem te chwile trudne, kryzysów, które na pewno przyjdą, niewątpliwie, bo jak mówią mistrzowie duchowi, ojcowie Kościoła, każdego z nas czekają pokusy, tych już doświadczamy, cierpienie i śmierć. I na te najtrudniejsze chwile, tak niezbędna, konieczna jest nam w życiu Najświętsza Maria Panna, aby te trudne momenty przemieniały się w nową, lepszą, wspanialszą radość, niż daje to, co zwykłe, światowe, nasze ludzkie tylko, aby w to wchodził Boży cud przemiany. Oto dziś modlimy się dla naszego narodu, dla wszystkich Polaków i dla każdego z nas osobiście. Amen.